Dziękuję. Teraz byśmy może przeszli tak, może nie będziemy procedować tych dokumentów jeszcze uchwał. Przejdziemy do spotkania, które zostali Państwo zaproszeni. Dotyczącego bezpieczeństwa. Ja może bym tak, bo były prowadzone takie spotkania na terenie trzeciej w szkołach z mieszkańcami. Mam tutaj taką krótką informację, to Panu przekażę, Panu Dyrektorowi, ale poprosiłbym może, aby Pan też na przykład nam powiedział jakąś krótką informację, potem poproszę i strażników, i policję o przekazanie informacji dotyczących tych spotkań, na których byliśmy wspólnie. Może tak, proszę, no, Dzień dobry Państwu, Jerzy Mączek, jestem zastępcą dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy w trakcie takich debat, które odbywają się we wszystkich, nie we wszystkich, w większości dzielnic w Krakowie. Z inicjatywą, powiem krótko, skąd to się wzięło. Z inicjatywą wyszła Rada Miasta Krakowa, która zobowiązała Pana Prezydenta do tego, aby przeprowadził, to było jeszcze w ubiegłym roku, latem pamiętacie Państwo wszyscy, były przykre wydarzenia z morzem na ulicy Grodzkiej i od tego czasu bardzo dużo się mówiło, a szczególnie w mediach dużo informacji dość nieprzychylnych na temat naszego miasta i tego, co się dzieje tutaj z bezpieczeństwem. I jakby następstwem tego była ta uchwała Rady Miasta, która zobowiązała do przeprowadzenia debaty w mieście na temat bezpieczeństwa. Nie wiem, było dużo emocji i ta propozycja była, żeby w ciągu 2 tygodni przeprowadzić tą debatę. Pan Prezydent uznał, że tak to się nie da i jego porozumienie z Przewodniczącym Rady, jego postępowanie było następujące. Zaprosił przewodniczących wszystkich dzielnic. Poprosił o to, aby właśnie odbyły się takie spotkania we wszystkich dzielnicach, aby wysłuchać, dowiedzieć się, co jest największym zagrożeniem, co się dzieje bezpośrednio od mieszkańców i od radnych. I właśnie kończymy, jeszcze 2 zostały w przyszłym tygodniu takie spotkania. Nasza obecność jest po to, żeby nie tylko bieżące jakieś sprawy, które nurtują radnych czy mieszkańców, załatwiać, ale również zebrać tą informację. I ja, czyli jeżeli ktoś inny jest, to uważnie słuchamy, notujemy te sprawy i na podstawie tych informacji, a także równolegle zostały zarządzone przez Pana Prezydenta i będzie to zapoczątkowane, że tak powiem, stałe działanie, mianowicie badanie, takie profesjonalne badanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Jedno odbyło się w listopadzie, drugie jest w tej chwili, trwa i już się rozpoczęło. I właśnie to będzie takie charakterystyczne, bo poprosiliśmy firmę, która to wykonuje, aby w podziale na 18 dzielnic. To będzie na próbie takiej 1800 osób z każdej dzielnicy. I pytania są redagowane przez nas, znaczy my intencje, a fachowcy, socjologowie inni układają te pytania, jak to ma wyglądać. Chcemy się dowiedzieć, co najbardziej nam przeszkadza, co obniża ten nasz komfort życia na co dzień, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I ta debata ogólnomiejska, już w tej chwili wiemy, odbędzie się 12 maja w tym roku i będzie zaproszony minister spraw wewnętrznych na to i jeszcze inni przedstawiciele władz, którzy się zajmują tymi sprawami, a wśród mieszkańców i radnych. Na temat tej debaty nie będę mówił, w międzyczasie jeszcze tylko powiem, że miało miejsce w ubiegłym roku spotkanie właśnie z ministrem spraw wewnętrznych, którym się spotkał prezydent miasta. Efektem tego spotkania było to, że do Krakowa zostały skierowani funkcjonariusze dodatkowo policji na staże
po ukończeniu szkolenia. Każdy funkcjonariusz, który przyjmuje się, nowy policjant, po ukończeniu szkolenia odbywa jeszcze taki staż aplikacyjny, to jest 50 kilka słów, 2 miesiące służby. I do tej pory wszyscy w Polsce nowi przyjęci funkcjonariusze te staże odbywali jedynie w stolicy, w Warszawie. To zrobił wyjątek dla nas pan minister Sienkiewicz i już od grudnia, i to ciągle trwa, po kilkudziesięciu funkcjonariuszy zasila nasze służby patrolowe i to będzie kontynuowane przynajmniej w tym roku. Mówię o tym, że udział ma w tym miasto również, bo miasto ponosi koszty utrzymania, czyli zakwaterowanie i wyżywienia tych funkcjonariuszy, bo one są spoza Krakowa. Drugim, może jeszcze ważniejszym efektem tego spotkania było to, że uzupełniono wszystkie wakaty, bo jak Państwo wiecie, bo to nie jest tajemnicą, w policji utrzymywanych było zawsze ileś tam wakatów i Komenda Miejska liczy 2100 powiedzmy funkcjonariuszy, to de facto zatrudnionych jest o 100 kilkudziesięciu mniej. I to się zmieniło. Pierwsi już niedługo kończą, ci co mają wejść na te wolne miejsca, pierwsi już kończą szkolenie. I w Krakowie następnie funkcjonariusze przybędą do pracy w terenie. To nie jest tak, że stricte, żeby Państwo nie myśleli, będzie zawsze tyle, ile jest w budżecie, w etacie, bo ludzie się zwalniają, odchodzą i proces szkolenia i przygotowania tego funkcjonariusza też trwa. Ale jest to z korzyścią dla naszego miasta. I to by były te działania. Powiem tylko tak, bo na tej debacie będzie przedstawiona na podstawie właśnie spotkań z Państwem i badań i jeszcze innych sprawozdań i tak dalej. Będzie, mamy zamiar przedstawić ocenę stanu bezpieczeństwa w naszym mieście z punktu widzenia właśnie prezydenta miasta, ale nie wypadamy tak najgorzej. W porównaniu, bo akurat rok się skończył, teraz był okres, pierwszy kwartał podsumowań i tak dalej, to nie wiem wcale tak najgorzej i moje doświadczenia z poprzednich spotkań nie koncentrują się problemy wokół zabójstw, ciężkich przestępstw i tak dalej. Generalnie mieszkańcom przeszkadzają inne rzeczy, drobne, uciążliwe, powtarzające się często. My właśnie chcemy to dokładnie spisać, skatalogować, jakie to są. Zamierzamy prowadzić taką mapę zagrożeń, która będzie dostępna również dla mieszkańców. To musi potrwać, to tak od razu nie będzie. W tym celu pan prezydent jeszcze istotna informacja podpisał porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim i jest powołany taki zespół roboczy składający się z pracowników naszego wydziału oraz wydziału prawa, głównie katedry socjologii prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właśnie taką ocenę i tą mapę zagrożeń będzie przygotowywał. Ja może tyle, żeby nie zanudzać te ważniejsze rzeczy, powiedziałem, co się w sprawie bezpieczeństwa działo. Chcę zapewnić Państwa, że wszystkie te działania chcemy jakby na Państwa życzenie. To, co mieszkańcom jest potrzebne, co mieszkańcy uważają za najważniejsze i stąd się spotkają. I byłbym wdzięczny, gdyby Państwo nie tylko zgłaszali problemy, które są do rozwiązania, a jakby się jeszcze zdarzyło jakieś propozycje, jak to życzylibyście sobie Państwo rozwiązać, to ja to chętnie zanotuję i przekażę. Dziękuję bardzo. Zanim przystąpimy do jakiejś dyskusji, prosiłbym jeszcze tej obydwie służby, policja i straż miejska, na Państwo byście przekazali jakieś informacje, czy macie takie dotyczące tych spotkań, które były oceny z Państwa strony. Oczywiście, dzień dobry Państwu, naczelnik Paweł Maciewski, jestem naczelnikiem Wydziału Prewencji Karnej Miejskiej Policji w Krakowie, odpowiadam za służby mundurowe na terenie miasta Krakowa. Tak, to są dzielnicowe, to są biura patrolowe, wywiadowcze, interwencyjne. To prawda, że miałem przyjemność tutaj z panem dyrektorem, z panem komendantami Straży Miejskiej uczestniczyć na wielu debatach, które były organizowane przez Radę Miasta Krakowa. Powiem szczerze, że pierwszy raz uczestniczyłem na takiej zasadzie debaty, ponieważ do tej pory były to organizowane naprawdę z mieszkańcami spotkania, na których tak naprawdę zarówno Wydział Bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa, jak i strażnicy, jak i policja, braliśmy na swoje barki troszeczkę tych problemów mieszkańców, staraliśmy się im pomóc, bo tutaj będzie jakby problem, bo ja rozumiem, że Państwo jesteście przedstawicielami tych mieszkańców, natomiast jakby chyba nie o to chodziło w tych debatach, ale będę się starał Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania, może pomóc. Przekażę, gdybyście Państwo mieli jakieś zapytania też na trzeci komisariat policji, który obsługuje Państwa dzielnicę, jak Państwo pewnie wiecie, usytuowana na ulicy Strzelców. Pytania podczas tych debat padały dosłownie. Był cały katalog pytań od zwykłych kradzieży mieszkaniowych, samochodowych, przez jakieś uszkodzenia, choćby nawet zamków w drzwiach, gdzie tam też jedna pani miała straszny problem, poprzez przestępstwa poważne typu rozboje na osiedlach. Były pytania też o te zabójstwa słynne na terenie miasta Krakowa. I myśmy zawsze starali się w tych debatach uczestniczyć na zasadzie pomocy. Faktycznie nie zawsze tak było, że mogliśmy odpowiedzieć na każde z tych pytań. Zdarzały się przypadki, że podpis telefonu, nawet pisemnie odpowiadaliśmy na zapytania mieszkańców. Gdyby Państwo mieli Państwo jakieś pytania, to jestem tutaj do dyspozycji. Dziękuję. Szanowni Państwo, też oczywiście nie będę Państwu dużo czasu zajmował, bo bardziej przyjdźmy tutaj w drugą stronę, wysłuchać Państwa. Chciałem tylko poinformować, że jak być może Państwo pewnie śledzą, czy w czasie spotkań z funkcjonariuszami tej oddziały Śródmieście, czy też częściowo wejścia mediów, no przechodziliśmy od początku roku pewną restrukturyzację. Co prawda oddziału obsługującego Państwa Śródmieście to może w najmniejszym stopniu dotyczy, mniejszym niż na przykład Podgórze i Krowodzie, niemniej jednak wymienia się tutaj wewnętrzna struktura referatów, a co za tym to niesie, to myślę, że to też jakby jest z strony Państwa, z uwagi na fakt, że wzmocniliśmy strukturę strażników rejonowych i wszystkie rejony już są zagospodarowane, każdy ma przymianę strażnika, ale niemniej jednak też ta funkcja interwencyjna, czyli tych takich bezpośrednich wnoszeń też została w taki sposób skonfigurowana struktura, że też jakby jest wygodniejsza. Ja wiem, że oczywiście dzielnica pierwsza generuje najwięcej problemów, ale to nie znaczy, że sami Państwo na podstawie własnych kontaktów ze strażnikami wiecie, że Państwa tutaj zostawiamy zupełnie bez wsparcia żadnego. Także ja też mogę w ślad za Panem naczelnikiem powiedzieć, że generalnie to nie tylko już jeżeli chodzi o kwestie związane spotkań cząstkowych na terenie Państwa dzielnicy, ale też innych dzielnic, generalnie problemy się jakby pokrywają i one na pewno będą, poza Pan Dyrektor wspomniał, poddane zbiorczej analizie, a co za tym idzie, stworzą taką jakby quasi mapę, że tak powiem, zagrożeń bezpieczeństwa, porządku publicznego takiego miasta. Oczywiście wiadomo, to jest różne natężenie. My to cały czas weryfikujemy, stąd dzisiaj nasza obecność, gdzie też chętnie jeszcze uzyskamy dodatkowe informacje od Państwa, które przecież funkcjonujecie wśród mieszkańców i też macie jakby pełny obraz sytuacji na poszczególnych osiedlach. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Może ja ostatnie sobie pismo przygotowałem tutaj po Państwa, jako myślę jeszcze do Wydziału Bezpieczeństwa. Z odpowiedzi na uchwałę Rady Miasta nr 1283, łamane przez 6 z dnia 9 października 2013 roku, Rada Dzielnicy Trzeciej Wojny przeprowadziła spotkania w szkołach dotyczące bezpieczeństwa. Spotkania w tej poza członkami Rady Dzielnicy Trzeciej uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej. Dodatkowo w dwóch spotkaniach brali udział pracownicy punktu aktywności lokalnej. Spotkanie te miały formę panelu dyskusyjnego. Na początku spotkań służby mundurowe przedstawiały problemy, z jakimi na terenie naszej dzielnicy mamy do czynienia. Następnie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Ja trochę sobie tutaj
wypunktowałem postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa. To jest taki podstawowy remont tych chodników, wycinka krzaków i montaż lamp oświetlonych, bo to są jednak poprawa bezpieczeństwa, na przykład place zabaw, sfery, w których przebywa młodzież. Likwidacja wisk i doposażenie ciągów pieszych w kosze. Czy twarda polityka karania właścicieli samochodów łamących przepisy dotyczące parkowania na chodnikach, bo to braku możliwości poruszania się pieszych przez niezaparkowane pojazdy. 4. Likwidacja lub zmniejszenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Nie wydawanie pozwoleń na punkty czynne 24 godziny na dobę. No to jest akurat, to są problemy, które też mieszkańcy zgłaszali. Zwiększona ilość interwencji służb mundurowych nieoznakowanymi samochodami, funkcjonariusze interweniujący po cywilnemu. No tutaj był też taki problem właśnie, jak Państwo zgłaszali, że jednak jak policja przyjeżdża oznakowane samochodem w mundurze, to jednak osoby uciekają z tych miejsc. A w przypadku, gdyby to były interwencje właśnie, przychodzą sobie panowie nieoznakowanym samochodem po cywilnemu, dużo szybsza, dużo łatwiejsza jest ta reakcja i wyłapanie tych osób, które gdzieś łamią te przepisy prawa. Albo przynajmniej bez koguta. Zwiększenie ilości patroli pieszych, służb mundurowych, to też akurat na to też mieszkańcy zwracali, to jest zapotrzebowanie jednak, bo no, przedstawiali tutaj, że jednak jak się widzi tą policję czy straż miejską, poczucie bezpieczeństwa wzrasta i osoby też widzą takie patrole, nie przebywają, nie łamiąc prawa w różnych miejscach dzielnicy. Karanie osób zakłócających ciszę nocną, najbardziej uciążliwe są imprezy studenckie w domach. Walka z nielegalnym graffiti, to też były wnioski o to. No i monitoring, montaż kamer na blokach i w klatkach. To jest uwaga bardziej skierowana do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot. No ale w jakiś sposób też będziemy starać się informacyjnie do tych wspólnot, spółdzielni wnioskować, aby w takich procesach uczestniczyli. Dlatego do Państwa to wyślę taką informację mniej więcej. Przepraszam, czy napisałeś tam o problem handlu narkotykami? Mówili o tym ludzie? Nie, znaczy nie było chyba na żadnym spotkaniu zgłaszana informacja o handlu na to. Ja tu mogę też dołożyć. Poczekajcie Państwo, to może tak oczywiście. Znaczy nie zamykam dyskusji, ja mówię, przedstawiłem na podstawie rozmowy. Państwo radni, przedstawiłem na podstawie tych spotkań taką krótką informację. Nie ma problemu, ja mogę to do Państwa też jeszcze wysłać. Zanim to do Państwa wyślemy do Wydziału Bezpieczeństwa, uzupełniamy jakieś inne dodatkowe uwagi, jak najbardziej informacje. Myślę, że... I teraz otworzyłbym w ogóle dyskusję, abyście Państwo nie wiem... Jakbyście Państwo tutaj kierowali pytania czy do służb, czy do mnie, czy do uczestników spotkań. Proszę bardzo, Pan Jacek właściwie się zgłaszał. Tak, no ja muszę powiedzieć, że jak wypowiadał się Pan Dyrektor, to no nie zabrałem słowa do głosu, ale skorzystając z obecności Panów powiem o tym, czego dzisiaj byłem świadkiem. No, samo południe prawie, pół do pierwszej, przejeżdżałem akurat ulicą tą koło chodnik, to jest seniorów lotnictwa, tak? No i w rejonie szkoły stał człowiek, rozmawiał przez telefon. Wyglądało na to, jak z daleka już dojeżdżałem, że na kogoś czeka. Na kogoś, kto za chwilę pewnie wyjdzie ze szkoły, pewnie na to oczekiwał. I przejeżdżałem powoli. I jestem przekonany, że rozmowa telefoniczna, którą prowadził, to była właśnie na temat środków odurzających. I prawdopodobnie kontaktował się z kimś ze szkoły. Więc panowie, z jednej strony bardzo dobrze, gdybyście tu koledzy mówili, i to jest dobrze, jeżeli pojawia się policja czy straż miejska, także nieumundurowana, bo wtedy gdyby była w takiej sytuacji, jak ja, na pewno by zareagował. Ale z drugiej strony chcę zauważyć z dużą satysfakcją, że ostatnio na terenie Krakowa, tutaj naszej dzielnicy i rejonu w ogóle Ronda Mogilskiego, bo tak trochę częściej jeżdżę teraz wieczór na rowerze, pojawiają się patrole, które stoją w rejonach niebezpiecznych w związku ze zmianą organizacji ruchu i z ruchem pieszym w miejscach dotychczas niedopuszczonych i świecą się jednak światła policyjne mrugające. To stwarza naprawdę zwiększenie bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa przez osoby. To z satysfakcją zauważam, bo tego dotychczas nie było, że po prostu stoją radiowozy w tych rejonach
i świecą na niebiesko. Jasne, że wtedy te osoby, które stwarzają ewentualne zagrożenie, też czują się tam niebezpiecznie. Natomiast zwykły obywatel czuje się bezpiecznie i za to dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Wicher, pan banków. Ja mam takie pytanko. Dlaczego w razie na przykład zajęcia zabójstwa jednostka policji właściwa ze względu na obszar działania nie posiada tego typu informacji? Panu przychodzicie, mówicie nam o sprawę z wami, jakieś takie zdarzenia typu kradzieże, rozboje, a tego typu informacji nie posiadacie, chociaż jeżeli chodzi o jakiś kaliber zdarzenia, to jest to praktycznie najwyższy. A panowie nie posiadacie takiej wiedzy, więc nie wiem dlaczego, chociaż faktycznie zabójstwa mają miejsce na tej dzielnicy. Chciałem się zapytać, czy to jest jakiś, kwestia jakichś regulacji, czy tak, przepływu informacji? Proszę państwa, wróćmy do tych słynnych zabójstw na terenie miasta Krakowa. Otóż, proszę państwa, fizycznie osób, które w związku z użyciem niebezpiecznych narzędzi, bo zazwyczaj takie też były używane, u nas nie było zabójstwa z bronią palną i mieliśmy do czynienia, były to głównie noże, było 6 fizycznie, zaznaczam, na terenie miasta Krakowa za cały rok. 12 zabójstw podajemy w statystykach. Dlaczego? Otóż policja ma to do siebie, że każde przedstawienie zarzutu za artykuł 148 dla danej osoby o zabójstwo w policji jest już wpisywana w rejestry jako zabójstwo. Ale fizycznie, bo zabójstw na terenie miasta Krakowa było 6. Ja przypominam, że mieszkamy prawie w milionowym mieście ze studentami. Mamy 9 250 000 turystów odwiedza rocznie Kraków. Fizycznie mieliśmy 6 zabójstw. Odpowiadając na pana pytanie. Otóż to, co pan powiedział, zabójstwo jest formą taką najwyższą przestępstwa, która w policji jest jakby ścigana w sposób specjalny. Podczas odnotowania zabójstwa jednostka tak naprawdę, która obsługuje dany teren, u nas jest to komisariat, tak naprawdę jedynymi czynnościami na miejscu takiego zdarzenia to jest najprawdopodobniej potwierdzenie zabójstwa, zabezpieczenie miejsca zdarzenia. I to wykonuje tylko jednostka terytorialna. Wydział kryminalny, który jest pod komendą miejską policji w Krakowie, ma komórkę właśnie która zajmuje się zabójstwami, i Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej, bo oni przejmują takie zdarzenia. Komisariaty nie zajmują się zdarzeniami typu zabójstwo. Komisariaty zajmują się kradzieżami, drobnymi przestępstwami. Ale czy jest możliwość spełnienia tego typu informacji? Odnośnie zabójstw na terenie. Każdy komisariat ma takie informacje. Nie ma możliwości, żeby jednostka nie wiedziała, że na jej terenie 10-20 lat wstecz, nawet bo 20 lat statystyki policji są trzymane, żeby komuś nie udzielić informacji, czy było tyle zabójstw na danym terenie, czy nie. Bo mimo wszystko, że zdarzenie to obsługują wydziały wyższe Komendy Miejskiej czy Komendy Wojewódzkiej, natomiast komisariat, czyli jednostka ta terytorialna, na tej miejsce zdarzenia było właśnie u niej i ona musi o tym wiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Łukasz Wątruk. Tak, mam pytanie dotyczące graffiti. Tutaj do panów zarówno policjantów, jak i strażników miejskich. Czy uważają panowie, że graffiti jest wyłącznie problemem natury estetycznej? Czy to jest jakaś korelacja w opinii między wyglądem budynków, a ilością przestępstw popełnianych w tamtym terenie? Tak, bo to nie rozbitej szyby. Czy to się sprawdza w Krakowie? Tej zasady zaraźliwości, która została wypracowana już lata, 10 lat temu. Już pomijając wszelkie dyskusje i kontrowersje, oczywiście związek taki jest, że każda degradacja otoczenia
powoduje jakby przyciąganie też, no wiadomo, że no, no mniejszy czyn, mniejszy wagi, rodzą czyn mniejszej wagi, to znaczy to zasada polega. Czyli wszelkie zaniedbane, czyli rozbite budynki, znaczy szyby, niezamieszkałe budynki, właśnie graffiti zaśmiecone i tak dalej, to nie tylko Amerykanie prowadzili, to też prowadzili Holendrzy takie badania i eksperymenty typu właśnie zawieszania ulotek na kierownicach rowerów, to w dzielnicach właśnie takich bardziej jakby rewitalizowanych i tych opuszczonych, i tam okazało się, że tych opuszczonych 80% znajdowali na ziemi, na 20 i tak dalej. Także bezpośredni związek na pewno jest, także tutaj nic nie ma wątpliwości. Aczkolwiek specyfika jeszcze polskich osiedli jest taka, że trudno tutaj mówić o takim bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym. On jest, on w jakimś stopniu może jest, ale nie jest ostatnio skutkowy. Ponieważ to nie jest tak, że w tej chwili Polska nie jest na tyle kształtowana, żeby następowały jeszcze ta struktura umiejętności na osi takie bardzo przemieszane. Prawda? Nie ma osiedli, które są lepsze, gorsze, bardziej ekskluzywne, to ten proces dopiero następuje. Także no wszyscy mieszkamy na osiedlach i sami wiemy, że ta struktura społeczna jest bardzo zróżnicowana. Także na pewno w jakiś sposób, że przyciąga to te osoby, które skłonne do poszczególnych przyczynów, aczkolwiek to jest jakby jeden tylko z elementów. Jeśli mogę dodać tutaj, to zawsze sprzeciwiałem się nazywania tych bohomazów graffiti. Graffiti to jest jakaś sztuka, a te malarstwo pseudo to po prostu jest szpeci osiedla na wojnie do nienawiści i na tle rasowym i kulturowym. Ja pamiętam, my tutaj ze Strażą Miejską, z Wydziałem Bezpieczeństwa spotykamy się, my jako policja też z innymi miastami. Proszę Państwa, problem tych bohomazów, ja nie będę, przepraszam, nie będę tego nazwał graffiti, to nie tylko problem Krakowa, to problem wszystkich mniejszych zaznaczeń, większych miast w Polsce, ale i w Europie tak naprawdę. Byliśmy na kilku spotkaniach właśnie podczas debat. Rady dzielnice mają różne pomysły. Od malowania koszyk na śmieci, kontenerów, poprzez stawianie jakichś ścian dla tych osób, które by mogły się gdzieś tam wyżyć na tych ścianach, na tych koszach. Te kosze naprawdę fajnie wyglądają, tylko problem jest taki, że Rada Dzielnicy, nie jestem w stanie panu powiedzieć, to jest po czwartym komisariacie, zakupiła nawet spreje, zakupiła maseczki, wszystko zgodnie z literą prawa, żeby ci ludzie się mogli wyżyć. Otóż przyszli pomalować te kosze ludzie, którzy się tym zajmują, którzy fajnie to robią profesjonalnie. A co dalej? No, czy za tydzień już pojawiły się jakieś hasła na blokach obok, ponieważ musimy o jednej rzeczy wiedzieć, najistotniejszej, że te osoby, które malują na blokach, które starają się zniszczyć tak naprawdę coś, oni dobrze sobie z tego zdają sprawę, to są osoby, które się w ogóle nie będą przejmować, że tam obok 10 metrów dalej jest dla nich mur wystawiony specjalnie, powiedzmy, przez choćby Radę Dzielnicy, po to, żeby oni tam jakieś nie wpisywali wulgarnych haseł i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo trudny problem. Ja uważam, że na tą chwilę nie do rozwiązania. Ani prawnie, tak naprawdę, ani społecznie, bo ktoś tam, rozmawialiśmy nieraz i ktoś tam powiedział mi to, ja się nie zgadzam, byście Państwo od razu wiedzieli, bo monitoring jest dobry, jeśli my na tym monitoringu będziemy mogli ściągnąć, jeśli twarz będzie zarejestrowana danej osoby. Osoby, które idą powypisywać tam, że za przeproszeniem Żydy to takie, owakie, a Wisła to psy, to oni zazwyczaj mają fajną bejsbolówkę, kaptur na głowie, widać im tylko oczy. Nie ma szans, żebyśmy w procesie o wykroczenie, czy tam już o przestępstwo, żeby nam sąd to po prostu przyjął. Nawet gdy my się dowiemy,
że tą osobą był, powiedzmy, Maciej Jocki i on to namalował i śmiej będziemy mieć o świadka, który powie, wskaże, tak, ja przechodziłam, ja go poznaję, on mieszkał, jest moim sąsiadem, ja go, on mimo, że był zamaskowany, to ja go poznałem, to on to namalował, to nie ma możliwości, żebyśmy takiej osoby skazali. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że i pochwalić się, że w tamtym roku zatrzymaliśmy 66 osób, którym przypisaliśmy 130 ileś czynów, żebym nie skłamał, bo to są, jeśli już zatrzymamy te osoby, tutaj Straż Miejska kataloguje te wszystkie graffiti, one mają, to jest tak jak charakter pisma, mają, oni nawet podpisują się w sposób jednoznaczny, który oni między sobą rozpoznają. Jesteśmy w stanie przy zatrzymaniu jednego sprawcy, jesteśmy w stanie przypisać, jeśli faktycznie mamy tam jakieś jego to pseudografię.